Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gołębiowo, a dzisiaj pokażę Wam niespodziankę odnośnie gołębi pawików. Tą niespodzianką są jajka, które zniosła ta samica z tym samcem. On teraz siedzi na jajkach. Są one od jednego hodowcy, tak jak już wspominałam w różnych filmikach o nich. I bardzo fajnie siedzą. Dopiero pierwszy dzień od niedzieli 10 lutego zaczęły siedzieć. Są to pierwsze jajka w 2019 roku u mnie, choć były już jedne, ale niestety wziąłem złą samicę do samca i nic z nich nie wyszło. Ma on jeszcze pod sobą dwa jajka od liliputki. Więc tak się prezentują. Może pokażę Wam jajka. Samiec jak zwykle się nastraszył. Więc po krótkim cięciu pokażę Wam jajka. Jajka wyglądają tak. Te dwa mniejsze to są od pawików. Te dwa większe, takie żółtsze, to są od liliputek. Nie będę im teraz przeszkadzał. Pokażę Wam jeszcze jedną zmianę. Zmianą jest to, że w tej klatce obok pawików nie ma już dwóch samców pawików, tylko jest parę fajfrów. Zamieniłem ich, bo myślę, że one się naniosą, a tamto są na pewno dwa samce, więc nie opłacało mi się to. Gołębi mam tutaj dwa i tam jest dwa. Jeszcze mam dwa. Pawiki to mam sześciozdobnych, z takich fajniejszych. Mogę Wam zapowiedzieć, że niedługo będzie stan hodowli gołębi, taki już zimowy. Chociaż już powoli zima się kończy. Ten odcinek będzie trochę dłuższy. Jeszcze Wam pokażę moje gołębie. Brałem te pawiki z tamtej klatki, jakby ktoś pamiętał. I w tym odcinku jeszcze również pokażę Wam kilka nowości. Kolejną nowością jest, że tutaj siedzi para kaczek francuskich. Biała jest kaczuszką, siwy to jest kaczor. Przez tak zwaną chińską metodę seksowania sprawdziłem, że biały jest kaczorem, a siwa kaczką, ale mi się to w ogóle nie sprawdza, ponieważ jak rozkładają ogony i tak syczą, to siwa skacze na tego białego, a poza tym to biała ma jeszcze niżej tak tył i wiem, że to jest na pewno kaczka. Przechodzimy dalej. Kolejną zmianą jest to, że przyniosłem siodło z tąd. Tutaj stało do takiej pustej zagrody. Tu mają, za tą szybą są jajka i się niosą, tam trochę wypadło, chyba kura tam siedzi. Zaraz to sprawdzę. To jest sprawczyni wygrzebywania jaj. Zmianą jest również to, że kaczęta zaczęły barwić się na czarno trochę. Na początku tylko jedno z tych, co teraz zostały, by miało czarne, a teraz prawie wszystkie oprócz jednego ma czarną plamkę. Jest tutaj również taka kura, liliputka, z grzebieniem różyczkowym, bez jednego skrzydła i ma ona czarne mięso. Ogólnie jest ona cała czarna, grzebień ma czarny. Na pewno to nie jest ajami sajami, ale ma czarne mięso. Jest tutaj z nimi taka druga mama, ja nazywam tą kurę, z kaczętami, bo one się jej nie boją, ona się ich nie boi, kaczka jej nic nie robi. I taka druga mamka. Mam jeszcze jedną taką kurę z czarnym mięsem, tylko że kolor ma taki podobny do tej, co pokazywałam, że rozgrzewała jajka. Są one od mojego kolegi, od którego mam również pawiki. U kurczęt się nic nie zmieniło. Już chcą trochę wyskakiwać. Bardzo już duże, są fajne. Myślę, że niedługo ich będę wypuszczał na oborę, żeby sobie pochodziły. Jeszcze jedną zmianą jest to, że zabiłem takiego jednego koguta. Takiego jarzębato białego. I jeszcze pójdzie taki jeden cały jarzębaty. Na użytek własny. I z tamtych białych też pójdą chyba te oba. Zapomniałem dodać, że termin na wykluwanie jajek jest 28, 29, 30, oj, przepraszam Was bardzo, bo myślałam, że to już ten marzec,
28 pierwszy albo drugi i na Porczęta jest to 3 marzec. Niedługo pojawi się odcinek za jakiś tydzień, przyświetlanie jajek i mogę wam jeszcze powiedzieć, że filmiki będą pojawiały się codziennie. Podjąłem taką decyzję, ponieważ zacząłem ferie. Także to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.